Tytuł kursu: elementy organizowania procesów transportowych. Moduł: zadania transportowe. Temat: środki techniczne w procesach transportowych. Drodzy Państwo, znajdujemy się w magazynie, z którego przesyłki transportowane są bezpośrednio do super i hipermarketów. Jest z nami spedytor Tomasz Kowalski. Dzień dobry. Panie Tomaszu, zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się spedytor? W dużym skrócie, spedytorzy zajmują się organizacją przewozu towarów. Przewóz jest jednym z najważniejszych elementów procesu transportowego, przez co mamy całkiem sporo pracy. Wspomniał Pan o procesach transportowych. Co dokładnie miał Pan na myśli? Proces transportowy to zbiór różnorodnych czynności związanych z przedmiotem transportu. Czynności te występują w określonej kolejności i we wzajemnie ze sobą powiązanym czasie i przestrzeni. A co składa się na procesy transportowe? Wszelkie czynności związane z załadunkiem, przewozem i wyładunkiem. Wnioskuję więc, że na zakres czynności związanych z załadunkiem wpływ mają parametry ładunku i pomieszczeń przewozowych. Tak. Nie można jednak zapomnieć o trzecim kluczowym aspekcie – kolejności wyładunku. Podział procesów transportowych. Istnieją trzy rodzaje procesów transportowych. Proces transportowy bezpośredni, PTB, materiały z procesu wytwarzania do procesu spożycia oraz osoby z miejsca początkowego do miejsca docelowego przewożone są tylko za pomocą jednego pojazdu, jednego działu systemu transportowego. Proces transportowy kombinowany, PTK, zakłada przewóz materiałów z procesu wytwarzania do procesu spożycia oraz osób z miejsca początkowego do miejsca docelowego za pomocą dwóch lub więcej pojazdów, dwóch lub więcej działów systemu transportowego. Proces transportowy łamany, PTL, dotyczy przewozu za pomocą dwóch lub więcej pojazdów jednego działu systemu transportowego. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.